Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów. W tym odcinku profesor matematyki Faja spróbuje wam troszkę tutaj cyferek podać w związku z brytyjskim wyzwaniem, czyli przez 2 tygodnie, jak widać od dziś do 28 września do godziny 10, możemy zdobyć 8-tierowy czołg ciężki premium, bardzo fajny Carvavron AX. Z tym na początku może spróbuję zobaczyć, czy tak naprawdę ten czołg jest bardzo fajny. A więc kwestia jest taka, że ten czołg będzie bardzo podobny do Carvavrona, ale ma swoje plusy i delikatne minusy. Jeżeli chodzi o pancerz, myślę, że tu jest plus. Pancerz wieży z jakimiś jeszcze dodatkowymi wzmocnieniami, myślę, że jest lepszy niż w drzewkowym Carvavronie. Minusem moim zdaniem jest działo, które tak naprawdę ma lepszą szybkoszczelność, delikatnie lepszą penetrację, ale za to 230 uszkodzeń. Przy dobrej szybkoszczelności, przypomnę tylko, że szybkoszczelność Carvavrona drzewkowego to jest 9,3, tu mamy 10,2, czyli około 8-9% można powiedzieć lepiej jest, jeżeli chodzi o Carvavrona AX, ale za to 230 obrażeń, a 280 to jest ponad 20% różnicy, czyli jeżeli chodzi o obrażenia na minutę i w ogóle o alfę, no to drzewkowy Carvavron moim zdaniem ma to działo lepsze. Tutaj no cóż, czołg, myślę, że taki wieżowiec bardzo przyjemny. Okej, ja myślę, że o Carvavronie na razie gadać nie będę. Czyli tak, mamy 2 tygodnie na zdobycie 10 etapów, aby mieć za darmo Carvavrona, plus oczywiście wiele innych nagród. Jeżeli nie chce nam się w ogóle grać i chcemy go kupić, to nie musimy grać ani jednej godziny w grę World of Tanks i dostaniemy go za 250 zł plus wszystkie nagrody, które po drodze zdobywamy, realizując kolejne etapy, czyli 3 dni premium, 1 700 000 kredytów, pełno rezerw osobistych, modułów, jakieś kamuflaże i tak dalej, pełno tych nagród jest bardzo fajnych. Słuchajcie, dobra, a więc skupmy się teraz, ile czasu zajmie nam realizacja właśnie tych misji, żeby zdobyć Carvavrona AX. A więc oczywiście są dwie drogi etapów. Możemy to robić grając 10 tierami, realizując misję albo zdobywając bazowy exp. Oczywiście nie wszyscy mają 10 tiery, więc tutaj już wiadomo, że niektórym zostaje tylko bazowy exp. Niektórzy mają te 10 tiery, ale niektórzy nie są skuteczni na 10 tierach. Ja skupię się teraz tylko i wyłącznie na zdobywaniu bazowego expa. Oczywiście skuteczni gracze szybciej zrobią to, realizując misję na 10-poziomowych czołgach, ponieważ cóż, tak przejdę tylko na razie, pokażę wam, jakie te misje są na 10-tierowych pojazdach, czyli pierwsza misja to jest zdobyć wysoki kaliber i przechodzimy, już mamy 10% zniżki na czołg, a 10% zniżki to jest zawsze te o 25 zł mniej każdy etap, no i plus nagrody, znaczy te nagrody, które zdobędziemy, już później się odejmują, no nieważne. Wysoki kaliber, ktoś powie, prościutko, ale tak naprawdę zobaczcie sobie, ile macie na 10 tierach wysokich kalibrów. Niektórzy mają ogromną ilość, niektórzy robią to drugą, trzecią bitwę wysoki kaliber, ale niektórzy niestety w ogóle nie mają wysokich kalibrów na 500 bitew, ani jeden wysoki kaliber. Zobaczcie sobie sami, ile macie tych dużych kalibrów na czołgach 10 tieru. Niektórzy nie mają w ogóle, ponieważ to jest 20% obrażeń całego HP drużyny. A czasami wychodzi na to, że na przykład jest to 30 tysięcy, czyli musimy zrobić 6 tysięcy, mieć najlepsze obrażenia. Niektórzy tego nie potrafią, więc 3000 bazowego expa. Kolejna misja na 10 tiery to jest zablokować 5 razy 4000, czyli wiadomo, małsidło,
bierzemy i blokujemy, ale nie wszyscy mają małsidło, więc dlatego, no cóż, będą wybierać te ekspy. Trzecia misja to jest ukończyć bitwę jako najlepszy gracz w swojej drużynie pod względem zadanych uszkodzeń. Dla niektórych prościutka sprawa, dla niektórych bardzo trudna. Czyli to zależy po prostu od skuteczności, jeżeli chodzi o grę na 10 tierach. Kolejna misja, zdobądź co najmniej 850 punktów doświadczenia. Tak samo, kto umie grać dobrze na 10 tierach, zrobi to o wiele szybciej niż zdobycie expa bazowego. Piąta misja to jest zadać co najmniej 4,5 tysiąca obrażeń 10 razy. Dla niektórych prościzna, dla niektórych misja nie do wykonania. Szósty etap, zdobądź nagrodę wysoki kaliber 5 razy. Tak samo, dla niektórych 20 meczy, a dla niektórych 200 meczy. Kolejna misja to jest ukończ bitwę jako najlepszy gracz w swojej drużynie pod względem zdobytego doświadczenia 15 razy. Przypominam tylko, że czasami rzuca nas na ósemki. Jakiś tam ósmy lajcik zdobędzie o wiele prościej najwyższe doświadczenie niż dziesiątotierowy czołg. Widzicie to czasami, jeżeli chodzi o obrażenia. Ktoś ma 5000 obrażeń, a exp gorszy niż lajcik, który ma 500 obrażeń i 3000 po spocie. Ósma misja, ukończ bitwę jako najlepszy gracz w swojej drużynie pod względem zadanych uszkodzeń 20 razy. Również dla niektórych to jest, można powiedzieć, 20 bitew, taki decha, czy nie wiadomo kto, a dla niektórych to jest 2000 bitew. Rozumiecie? Po prostu w zależności od umiejętności. Dziewiąta misja, zdobądź co najmniej, Jezus Maria, Wargaming, what the fuck? Ile wam płacą za tą pracę? 850 punktów doświadczenia bazowego 20 razy. Również niektórzy prosto, niektórzy niemożliwe. No i dziesiąta misja to jest ukończ bitwę jako najlepszy gracz w swojej drużynie pod względem zdobytego doświadczenia 20 razy. Dla niektórych to jest, nigdy tego nie zdobędą, a niektórzy zdobędą to, można powiedzieć, w jeden dzień. Więc po prostu misje na 10 tierach olewam, ponieważ to jest dla graczy skutecznych. Skupię się teraz na zdobywaniu bazowego expa i oczywiście 90% graczy głównie będzie bazować na tych bazowych doświadczeniach. Jeżeli chodzi o zdobycie czołg Centurion AX, należy zdobyć 280 tysięcy bazowego expa. Mamy na to 14 dni. No i słuchajcie, wezmę może pod uwagę takiego gracza jak ja. W ciągu godziny uważam, że mógłbym zdobyć 5000 bazowego doświadczenia bez żadnych problemów. Takie jest moje zdanie. Dlaczego? Ponieważ przypuszczalnie na czołgach mam z premką około 900 bazowego expa, czyli bez premki około 600, czyli 9, 8, 10 bitew na godzinę dam radę zrobić, czyli coś między 5, 6, 7, 8 minut, bitwa, zmiana czołg, myk, myk, 5000 bazowego expa, myślę, że to nie jest żaden wyczyn dla gracza średniego na moim poziomie, więc skupię się właśnie teraz na obliczeniach, ile czasu to potrwa, biorąc pod uwagę moje granie. Czyli tak, jeżeli chodzi o... Jeżeli na przykład jesteście graczami, którzy grają godzinę dziennie i w ogóle mają w dupie te misje, zastanówmy się, do którego etapu dojdziemy. Czyli godzina dziennie, 5000 bazowego expa, razy 14 wychodzi 70 tysięcy bazowego expa. Do jakiego etapu nas to rzuci? Już pokazuję. Piąty etap to jest 75 tysięcy expa. Czyli 75 tysięcy expa zdobędziemy, myślę, że bez żadnego problemu.
grając godzinę dziennie. Oczywiście, że jeżeli jesteście dwa razy słabsi niż ja, do tego piątego etapu będziecie grać 2 godziny dziennie. Jeżeli na przykład jesteście graczami, którzy grają 2 godziny dziennie, zdobywając 5000 bazowego expa na godzinę, czyli 140 tysięcy bazowego expa zdobywamy, grając 2 godziny dziennie po 5000. Do jakiego etapu nas to rzuci? Do 7. Ponieważ 7 etap to jest 145 tysięcy bazowego expa. Przypomnę tylko, że cały zestaw kosztuje 250 zł. Czyli dochodząc do 5 etapu, bez żadnych problemów, będziemy mogli kupić za 125 zł cały zestaw z Karwawronem AX. Grając do 7 etapu, mamy 70% zniżki, będziemy mogli kupić za 75 zł Karwawrona AX. Słuchajcie, no 75 zł to już jest taka suma okej. Damy na to, że jesteście graczami, którzy grają 3 godziny dziennie, zdobywając po 5000 bazowego expa na godzinę, dojdziemy do 210 tysięcy bazowego expa. To nam pozwoli dojść na pewno do 8 etapu, a do etapu 9 no troszkę byśmy musieli przyspieszyć, bo trzeba 230 tysięcy expa, czyli jest szansa, grając 3 godziny dziennie, dojść do 9 etapu. No i wtedy, jak dojdziecie do 9 etapu, zakup Karwawrona AX będzie nas kosztował 10%, czyli 25 zł. Myślę, że ta suma już jest odpowiednia. Po prostu 2 czteropaki odejmiemy ze swojego życia. Jeżeli chodzi o 10 etap, tutaj niestety wymagane jest rozegranie 4 godzin dziennie, biorąc pod uwagę 5000 expa na godzinę. I teraz zadaję Wam pytanie, ile Wy potraficie zdobyć expa na godzinę? Ja uważam, że granie szybkie do przodu, lightem jakimś tam T62, T64, czy Cromwellem, czy nie wiadomo czym, jechanie do przodu, zginięcie, branie nowego czołgu, nie za bardzo się opłaca. Ponieważ, jak wiadomo, najwięcej zdobywa się w tej drugiej połowie bitwy. Jednak uważam, że powinno się grać normalnie i starać się grać jednak jak najlepiej. Musicie się zastanowić, ile expa na godzinę Wy potraficie zdobyć. Oczywiście mówię tu do graczy, tych, którzy na tych 10 tierach nie potrafią szybko zrobić tych misji, bo one są naprawdę niezbyt proste dla słabych graczy. 280 tysięcy expa. Tak tylko jeszcze powiem, że dojście do 5 etapu to jest 75 tysięcy expa, czyli to jest, można powiedzieć, prawie 1/4 całego expa. Godzinę dziennie, a mamy za połowę czołg. Czyli jeżeli chcemy wydać kasę, nie chcemy specjalnie za bardzo dużo grać w WOTA, to wystarczy ta godzina dziennie i mamy za 50% czołg. Jeżeli chcemy zdobyć połowę expa, czyli grać 2 godziny dziennie, myślę, że do 7 etapu i za 30% zakup Karwawrona AX nie ma żadnego problemu. 75 zł, 2 godziny dziennie. Mówię tu o 5000 expa na godzinę. No niestety, tutaj już 40 tysięcy, 45 tysięcy i 50 tysięcy. Już to są najtrudniejsze 3 etapy. Co ja mogę proponować? No, to jest Wasza decyzja. Jeżeli jesteście graczami, którzy grają codziennie w WOTA po 3 godziny, to myślę, że jest szansa, że zdobędziecie przynajmniej 90% zniżki, albo może nawet i 100. Zależy, jak gracie. Ale jeżeli nie gracie w WOTA w ogóle, to moim zdaniem nie opłaca się specjalnie napierdalać po 4 godziny dziennie, ponieważ to się nie opyla.
można pomóc sąsiadce, zajść do sklepu, dostać tu dychę, tam komuś pomóc i kupić sobie ten czołg za 250 zł, niż napieprzać 56 godzin po 5000 expa. 56 godzin przez 14 dni. Słuchajcie, to takie krótkie, fajowe obliczenia matematyczne. Oczywiście będziecie tam mnie poprawiać, ale napiszcie w komentarzach, czy będziecie realizować tą misję, ile wy zdobywacie expa na godzinę i czy realizujecie tę misję na 10 tierach. To wszystko, ja bardzo dziękuję wam za uwagę, no i życzę wam wszystkiego najlepszego, na razie.